Siema. Zaskoczyłem was, to nie? Nie spodziewaliście się mnie tutaj. No. No. Co ty odwalasz na moim sprzęcie? Nieważne. To ja tu mam nagrywać odcinek, no halo. Dobra, cześć kochani, oczywiście jestem tutaj, żeby nie było, bo wiem, że wy oczywiście zawsze za mną tęsknicie. No jasne. Oczywiście. Gdzie był ten piekielny pies? Nie! Badasz. Gdzie był ten piekielny pies? Który piekielny pies? Nie mówcie, że to jest tam, bo jak to jest tam, to się popłacze. Jak? Jaki piekielny pies? Podaż. Nie wiem, mam misję piekielnego psa. Lecę ze strzałką, może to CP będzie. Wydaje mi się, że to jednak CP. No ja mam... O, na szczęście CP. Dobra, oczywiście jestem, nie płaczcie, jestem. Natomiast jak widzicie, nie jestem sama. Jak się zastanawialiście, dlaczego nie było odcinków, on jestem winien. Nudziło jej się i powiedziała, że ma dość już tego. Nieprawda! Prawda. Ty już nie rób na mnie, że ja taka niedobra jestem. Ominęłam odcinki przez te, które teraz ścianka gumą i pewnie to słyszycie. Lubią to. Nie lubią tego. No, ale gdyby ktoś się zastanawiał, to może na wszelki wypadek się przedstaw. Cześć. Imię Albonik. Proszę pana. Cześć, jestem Zecik. Piję od 2 lat. Miło mi was poznać. No, tak czy siak, jak widzicie, kolega się chyba wstydzi. No tak, bardzo wstydliwy jestem chłopak. Ale ten głupek przyjechał do mnie, nie mówiąc mi o tym, że on do mnie przyjedzie. I przez to nie było odcinków, żeby było jasne. Zawsze się liczy element zaskoczenia. Wcale, że nie. To było dziwne. Wiecie, co on odpierdzielił? My się znamy kilka lat. I zbierał wszystkie, że tak to ujmę, informacje, jakie mówiłam. Czyli na przykład, niedaleko jest to i tamto. Niedaleko jest to i siamto. Później, mój Facebook. Dobra, uczyła się tam i tam. I tam i tam. Okej, czyli obszar poszukiwań jest taki i taki. Zrobił sobie jakąś mapkę z obszarem poszukiwań i dzwoni do mnie. Ja śpię. Wstaję, patrzę, dzwonił do mnie. Odzwaniam do niego. A ten do mnie wyjrzyj przez okno. Dokładnie. Wiecie, jak ja się poczułam? Wiesz, jak ja się poczułam? No, na pewno nie lepiej, jak czekałam pod pracą. Cie. Żeby nie było. Ja pracuję na kasach. To już na pewno stali widzowie wiedzą, ale jeżeli jest ktoś tutaj nowy i widzi, co tu się odpierdala, no to, to tak, to pracuję na kasach w skrócie. I ten głupek, wiedząc, że będę pracować, prawda, no bo mu się nudzi, przychodził z jakąś rzeczą, mówił, że będzie płacił kartą i tak kilkanaście razy. I ja musiałam go obsługiwać, oczywiście. O kurde, skojarzyło mi się. No z bok. Nawet mi się nie skojarzyło. Wcale nie. Powiedz, że jestem grzeczna dziewczynka. Powiedz, że jestem grzeczna. Wpiszcie w komentarzach hashtag niegrzeczna. Nie, ja jestem grzeczna. Wpiszcie hashtag grzeczna. Właśnie, co uważacie, to team, napiszcie. Team Zecik czy Team Yumi? Wybierajcie. No ja mam nadzieję, że wybiorą mnie. W końcu to moi widzowie, nie? Ej, co to za spojrzenie? Mam zamiar założyć kanał na YouTube. O, ty! Chcesz mi robić konkurencję? Kanał będzie nazywał się... Zecik Nostale Minecraft klocki 12 przez 3. Uff, to dobrze, bo się bałam, że nazwiesz kanał Kiedy Yumi Śpi.
Właśnie. I będziesz śledzić. Robił to, i będziesz wrzucał co tam wydarzy. Daily vlogi będę robił. To właśnie. Będę okno ci pokazywał. Tak, tak będę. A to jest z przednią kamerką i tam jest. Tak, nad ranem. To jest jej okno. Czekam, aż pojawi się jakiś ruch i wtedy dzwonię. O Jezusie, to by było śmieszne. Ale dobra, jak widzicie, oczywiście robimy kłaściki, żeby nie było to, jak klikam. On jest zbyt leniwy. No jak to nie, patrz. Ta myszka jest chyba wyłączona. To daj mi. No. Dźwignię przesunę. Już była przesunięta. To przesunę jeszcze raz. Nie, nie umiesz obsługiwać touchpada. To w tych czasach używa touchpada. Ja. Myszka leży obok. W komentarzach również wybierajcie team myszka i team touchpad. O nie, w tym to ja wiem, że przegrę. A masz szans. Dobra, opowiedz, jak się w ogóle podoba ci u mnie. Poczynając od mojego pokoju, po, nie wiem, moją miejscowość. W pokoju jest spoko. Szanuję za farby. Co znaczy? Dobre filmy. Czyli Tico Lila. No i co jeszcze? Powiedz coś, czego widzowie nie wiedzą. Syf ma. Ej, no sam narobiłeś ten syf. Twoje picie? Tak. Twoje klucze? Tak. Twój portfel? Tak. Twoja guma do rzucia? Tak. Moja kostka? Okej. Jedna moja rzecz. Dalej. Dobra, rozkręćmy to. Twoje ciuchy? Twoje. Zaraz to rozkręcę, patrz. Szkatułka, szkatułka, kwiaty, plastikowa szkatułka, portfel, torba na zakupy, księga, skarbonka, krzakogon, delfin. Ej, a właśnie ludzie nie wiedzą, o co chodzi z krzakogonem, bo ja mam krzakogona. Takiego prawdziwego i ma metkę na stylową. Zobacz, pod jego dupą jest metka. Nie będę mu na dupę, patrz. A co właśnie robisz? www.nostale.net. Ej, tam jest więcej informacji. Tak, to jest na rzepy. Ale genialnie. Może nawalać tym ogonem jak bubry. Jak tamy tak może nawalać. No. Ej, ale nie bij mnie krzakogonem. Własnoręczny produkt. Wyprodukowany w Niemczech. Przez firmę Gangford 4D. Giga megabajt o godziny. No i jest jakiś adres. Cholera wie, brzmi jak obóz koncentracyjny. Tam wysyłają wszystkich zbanowanych. Ojoj. Po 10 latach bana dają im krzakogony. Ej, ale to by było genialne. 10 lat czekasz, wracasz do gry, wysyłają ci krzakogona. No pocieszenie. No. Jeżeli nie zapłacisz im za to 300, to dostajesz znowu bana. Było całkiem zabawne. To by było smutne. Czemu smutne? Bo ja tak mówię. Wszystko, co przynosi zyski, nie jest smutne. A ja mówię, żeby było smutne. Czy ci budczy w brzuchu? Nie wiem. Widzisz, jaka jestem niedobra, nawet cię nie nakarmię. Nie, no dobra, nakarmię cię. 6 godzin stałem, zanim mnie wpuściła, bo musiała się uszykować. Ej, no, wcale nie. 5. Wcale nie. Wyszłam w pół godziny, bo powiedziałeś, że źle się czujesz. Bo trochę tam stałem. Nie musiałeś tam stać. A co, miałem leżeć? Nie. Rób lepiej questy. Jeszcze mnie pouczać będzie. Wiedziałeś, że tą bransoletkę możesz celonami ulepszać? To jest nasze. To jest badziewie. To nie jest badziewie, HP jest większa. Dobra, gdzie była stara kopalnia? No. To nie było tam na tym, na... Widać, jaki dobry gracz. Gdzie jest stara kopalnia?
posterunek Fernon na prawo. Okej. Widzicie, jak mnie tutaj hejtuje? Ja nie powinnam cię wpuszczać do swojego domu. To nie. Jak to mówię, już za późno. Mówisz mi, że skoro zaszedłem aż tak daleko, to dorobienie klucza do drzwi nie byłoby problemem. Tak, wiem. Tym bardziej, że wiesz, gdzie je trzymam. No cóż, jak widzicie, niezły z niego stalker, skoro od razu wiedział, gdzie mieszkam. Prosto z Czarnobyla jestem. Gdzie to było? No. Tu? Dobra, już pamiętam. Wiem, gdzie idę. Przynajmniej tyle. Chcesz, żeby krzak oglądać się? Uwaga! Uwaga! Mam dla was informację. Taką ciekawostkę. Tak naprawdę Yumi nie steruje tą postacią cały czas. Ona to zaznacza na mapie i ona sama tam leci. Leń. A po co mam klikać, skoro można tak? Bo co, jak pojawi się jakaś gigantyczna mandragora i będziesz chciała unik zrobić? Co z... Na glacy też... Aby Boże, problem wielki. Na glacy też tak robisz? Tak. Jak widzę, że ktoś leci, to wtedy można zawsze odkliknąć. Patrz, zaznaczam sobie tak i klikam tak i widzisz. Ale to nadal lecisz do przodu. No to co z tego? To jest minimalnie. Wszystko zależy od jakby szybkości twojej reakcji, nie? Nie. Tak. Wszystko zależy od eku. Tak, tak. Na glacy liczy się tylko element zaskoczenia i eku. Tak, wiem. Ale ja nie lubię zwiadów. Mimo, że łatwiej nimi zrobić zaskoczenie. Jak to tak? Gracinem. Najłatwiej jest Sinem. Teraz ma dubani, to nie widzę. Nic z tego, że ma dubani, nie widzę. Ktoś cię goni, możesz przeskoczyć przez ścianę. Tam. Albo... Pomyślmy, co on może zrobić. Możesz sobie polecieć po Czerdża, zdjąć całe EQ na nieznanej, wziąć 7K Czerdża, później pokampić sobie na jakiegoś dziutka Kriap i... Serio? Nie przeżyje. Nie stałam w kręgu i teraz muszę się cofnąć. Też wiem, że mam się tu tepnąć. Halo. Nie należysz do kręgu maków ognia. Widzisz, że teraz muszę się tepnąć. Bez nadziei. Dobra, to teraz powiedz ciekawostkę o mnie. Ciekawostkę? Tak. Ale mi się przygląda. Roznegliżowana chodzi po domu. Wcale nie. Co ty chcesz? No dobra, może to... nie widziałam tego. Widzicie? Widzicie? Dlaczego nie nagrywam z kamerką? Bo tak siedzę i chodzę po domu. Ma w domu krzakogony, chipsy. To jeszcze chipercie. Twoje. Ale dałem ci je, więc są twoje. Okej, okay, to daj mi teraz, bo głodna jestem. Relognę, bo tu gościu siedzi. No to pomóż mu może. Nie. Może on potrzebuje pomocy. Kradu. Daj mi jednego, głodna jestem. Nie. O nie, to byłka na pierwszym, prawuję. Mamy Pringlesy. Jaki to smak? Jones Barbecue and Food Massage. Dobra, zrobię z tobą wywiad. Co ty na to? No być. Jak długo grasz na Stayna? 3 dni. Ojej, porób za mnie, babcia mnie woła. Dobrze. Tylko nie opowiadaj im bzdur na ten temat. Jeszcze się wie. Kurde, ale głupi ten touchpad. Dobra, ziomeczki, właśnie bijemy krety. Dawno nie grałem tym magiem. Piś. Dobra, nie jest zły. No tak więc. Misje są naprawdę bardzo trudne, zajmujące dużo czasu, no i oczywiście interesujące. Tak więc zachęcam do grania w tą grę. Naprawdę wciąga. Jak pisuar z rajtaśmy.
Widzisz, babci się nie podoba to, że nie jesz sałatek. Ej, zajęłaś moje krzesło! Coś ci się nie podoba? Tak. Albo złazisz, albo siadam ci na kolana, a nie wytrzymasz tego długo. Zraz. To w takim razie zdradzę nick twojego drugiego nupa na tym koncie. Też to widać, cały czas się nagrywa. Oni nie wiedzą. Pfy. Bo być może wtedy akurat nie patrzali. Czemu to na normy robisz? Bo chcę być silniejszy. Dobra, skoro nie złazisz. Dobrze. Mówię ci, nie wytrzymasz tego długo. Wystarczy mi robić spotę. Ej, ale wiecie co? To nie jest wygodne. Myślałam, że będzie wygodniejsze. Co się dziwi? Za chude masz te kolana. Nie za chude kolana, tylko źle siadasz. Ach, to jak mam usiąść, proszę pana? Nie na bolcu. Nawet nie wiedziałam, że na tym siedzę, ale dobra. Jak widać, mu się nie podobam, skoro się usiadłam na to i nawet o tym nie wiedziałam. Bo w dupie to miałem. Pfy. Możesz przestać ciamkać tą gumą. Nie. Twój imidż. No wiesz co. A wy, jeżeli lubicie rzuć gumy, zostawcie lajka oraz dzwoneczek. Ewentualnie, jeżeli preferujecie inne gumy, zostawcie komentarz. Jesteś żałosny i zboczony. No prawda, jestem clickbaitowy. O Jezus, tak naprawdę Yumi poprosiła mnie, żebym przyjechał tutaj i powiedziała, no Zecik, ty mi musisz pomóc rozkręcić kanał. Nieprawda. Tak, powiedziałam, tak było. Co ty tu robisz. A ja powiedziałem, że przyjechałem rozkręcić kanał. I powiedziałeś, no dobra. Tak, rozkręcić, a przez ciebie odcinków nie było, to jak je rozkręcić? No. Wiesz, masz, ja ci to przedstawię. No. Masz cały czas odcinki. No. W te same dni. No. I odcinek się nie pojawia. No. Rodzi się ciekawość. Co tam się mogło stać? Może coś się szykuje, kurde, a tu takie myk. Kurde, niespodziewany zaciczek specjalny. Tak. Uwierz mi, nie każdy będzie tak podekscytowany, że zacik jest. Nie jesteś aż tak sławny, ale trochę jesteś, bo trochę pytań było, kiedy zacik. Kiedy zacik? Tak. Zawsze mówię, że jutro, ale nie zgadza się. To czekaj, dzisiaj jest poniedziałek czy wtorek? Nie wiem. Zawsze na Minecrafta ją namawiam, ale się nie godzi. Dzisiaj mamy poniedziałek, to jutro możesz mówić, że jutro. Już jutro, jutrzejszy odcinek. Jej! Ej, dopiero 8 na 20, nie chcą mi dropić. Daj mi, nie wiem, coś na szczęście. Nie, nie chcę tej gumy. Żułę się. You don't say. Coś na szczęście. No. Ale coś znajdę. Nie musisz mi dawać moich rzeczy na szczęście. Są moje. Swoich tym bardziej ci nie dam. Pff, dlaczego? Są moje. Masz. A ty. Do hajs z Zesika balu. Co to jest? Po co mi to? To nie polskie. Argentyńskie pesos. Zaraz będzie, że każę tę obcą walutą. Będzie, że ludzie mają ten. Biedne wypłaty w Polsce, a ty jeszcze gardzisz zagraniczną. Wezmę to na szczęście, jak przyniesie, to ci oddam po odcinku. Ja tego nie chcę. Dlaczego? Bo i tak nigdzie nie mam gdzie to wymienić. Ojoj, dlaczego? Nie wymieniają, bo za niskie, czy co? Nie wymieniają, bo po demonetyzacji już. Czy jak ktoś tam.
Aż już inaczej wygląda. Tak. Czyli dajesz mi w skrócie bezwartościowy papierek. Nie, jeżeli polecisz do kraju, skąd pochodzi ten papierek, to możesz wymienić go jeszcze. Ewentualnie, jeżeli wpłacisz na konto walutowe. Dobra, to lećmy razem. Ja już jestem w innym kraju. Dlaczego w innym kraju? Aż tak u mnie inaczej? Wiecie, jak tu jest okropnie. Ja sobie w swoim pięknym koło brzegu nad morzem chcę przejść przez ulicę. Postoję 5 sekund i zatrzymają się, przepuszczą mnie. Tu na pacach stałem 8 minut i nikt mnie nie chciał przepuścić. Wszystkim się śpieszy gdzieś. Bo tutaj trzeba zrobić o tak do kierowcy. Leć. Patrz, dajcie mi nagrać, mówiłam wam. Zakipi się woda, wrzucamy. No dobra. Nie, ale beka. Jumi, zakipiła się woda. Nie wiem, co to może znaczyć, to chyba jakieś kuchenne frazeologizmy. No, mi dropi. Świetnie. Nie widzę, nie. Nie widzę, nie. Dobrze ci tak. Trochę szacunku dla starszej. O ty! Zaraz ja cię będę biła. Trochę szacunku dla starszej. Zaraz ja cię będę biła. Weź, za karę podnosisz owoce. Co znowu naopowiadałeś na mnie? Zobaczysz sobie. Mam się bać? Tak cię wysmarowałem, że na osiedlu powiedzą, o kurde. Zakładam, że powiedział coś w stylu, ej, wiecie co, ale ona ma balony. Nieprawda, ja nie jestem zboczony. To jest. Powiedziałem jedynie, że masz niekulturalnych kierowców w tym mieście oraz że ci woda wykipiła. Gdzie? Nie wiem. Po prostu tak usłyszałem. Kapota po prostu. Nie, bo moja babcia mówi gwaru, wiesz? A. Dlatego na przykład nie powie ci, woda się zagotowała. Tylko jeżeli już użyje czegoś pod polski, to kipi. No to mu powiedziałem. No. Co ty mnie to w absendaku? Jeszcze. Chcesz się uczyć. 10. Miałem 10 lat, gdy usłyszał mnie wąskreta. W starej kopalni był diabeł. Kumpel na szyjnik płomiennego psa zniósł. Usłyszałem muzyczkę z Nostale. I nie mogłem w nocy spać. Wiesz, jak będę reklamować ten odcinek? Nie mam pojęcia. Tylko u mnie Zacik śpiewa i to na trzeźwo. Ja zawsze lubiłem śpiewać. Czy jednak potwierdzasz to, że zaoferowałem ci wypromowanie się na mojej marce? Nie. Kłamie cały czas. Cześć, jasne. Ja uważam, że ja mam swoją markę. Hej, halo, tutaj. Halo. Zobaczyłem się na te interesujące swoją markę. Niepodrabialną. Oryginalną. Też tak myślę. A widzowie pewnie, what the fuck, o czym oni mówią? O czym oni mówią? Znowu się roznegliżowała. Wcale nie! Ej, no bo zaraz pomyślał, że siedzę tu, nie wiem, w bieliznie albo na mnie. Siedzi bez bielizny. O ty! Czemu kłamiesz? Nie skłamałem. Skłamał. Ja wiem lepiej, co widzę. A co widzisz niby? Nie interesuj się, bo kocie mordy dostanę. O ty. A ja myślałam, wiecie co, zawiodłam się na nim. Myślałam, że powiedział, że powie coś w stylu, widzę kobietę, którą podziwiam.
tu... W życiu nic nie skomplementuję na odcinku. Ty mnie w ogóle nie komplementujesz. Po co? Nie wiem, bo się kumplujemy. Czasem miło usłyszeć komplement. Ja ci powiedziałam, że lubię kolor twoich oczu. Wiecie czemu? Czemu? Bo mam piwne. Nie! Masz zielone, wokół źrenic masz obwódki brązowe. Drugi poziom sraczki. What the fuck? Nie wiem czemu, ale słyszę jakbyś bombę tu miała gdzieś. Zakładam, że nikt nie pilnuje pysk, które właśnie się gotują i wylało się to na moją płytę. A więc Zecik, zastąp mnie. Dobra. Ten odcinek to będzie klapa, ciągle gdzieś biegam. Dobra, póki nie patrzy, zrobię wam pokaz ekwipunku. Tak, tak więc... Szata ciemności u 0 plus 0 powoduje efekt niemoc z prawdopodobieństwem 3%. Jak widzicie, wartość tego przedmiotu, to znaczy wartość rynkowa, wynosi około 69 440 tysięcy. Ale ciekawe rzeczy mówisz. A tu te bidworsy będę robił niedługo. Mhm. Wiesz, będziesz miała miniland? No nie? Ja będę mówił, że otwieram magazyn. No i będę udostępniał tylko przez pół sekundy, co tam jest, i ludzie będą się licytowali o te rzeczy. Aha. To jest coś, kurde. Ciekawe. Kurde, nie mogę cię poddać. Jak ci idzie? No świetnie. Chyba się obijałeś, bo coś wszystkie się zrespiły. Nie, dałem im fory. Tak, tak. Po raz pierwszy nagrywam odcinek i nic nie robię. To jest dziwne. Podkładam tylko głos. To ja za ciebie większość rzeczy gadam. Nieprawda. Ludzie chcą cię poznać. Powiedz, ile masz lat. Wszystkie. Co wszystkie? Mam wszystkie lata. Nieprawda. Wiesz, że teoretycznie jesteś ode mnie chyba młodszy. Teoretycznie. No. Co, znowu mi się coś w telefonie świeci? Tak, teraz przeczytam. A pamiętasz hasło? Tak. Rozgryzłeś już? No to zobaczymy, czy odblokujesz. Dobra. Tak? Nie. Jakieś dziwne miałaś. No dajesz, dajesz. Dajesz. Ale tu mogę zobaczyć, co się dzieje. Nie. Ha? Nic się nie dzieje. A nie, przepraszam. Mamy pierwszą wiadomość od widza. Drogi Zeciku. Kiedy masz zamiar do mnie przyjechać? Jestem twoim wielkim fanem od ponad 3 lat. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla... XX, polskiego wojownika XX. No to jest Radio Zecik i Andy Yami. No i... No i lecimy z następnym kawałkiem. O, ty włazisz. Teraz muzyczkę jakąś fajną puść. Nie mogę puścić. Chyba, że puszczę, wiesz, jakąś z partnerstwa, nie? Kto jest twoim partnerem? A nie powiem. Sam się dowiem. I tak już powinieneś wiedzieć. Jezu, czemu ja zawsze robię albo tararatatam, albo parapapapam? Za dużo kiepskich. Nie, za dużo tego, McDonalda. A. Bo to jest... Parapapapam, I'm loving it. Twoim partnerem jest McDonald's? Nie. Ale szkoda, miałabym fryty.
całkiem zabawnie by było, abym z McDonaldem sobie podpisał kontrakt. Ja też. McFlurry, Boże, jak ja mam ochotę na McFlurry. Chodźmy po tym odcinku na McFlurry. Nie. Ale i tak muszę pojechać do galerii po buty. Chodźmy po odcinku na McFlurry. Wczoraj kupiłem sobie skarpety. Ponosiłem jeden dzień, już są czarne. Kupiłem je białe. A nie szare? Nie wiem, nie pamiętam już. Mi się wydaje, że to były szare, w końcu kupowałeś ze mną. Wydawało mi się, że kupiłeś jedne szare, a drugie albo ciemne szare, albo czarne. Mi się wydaje, że kupiłem szarość ołówkową oraz atlasowy grafit. Ja pierdzielę. A to niby ja jestem kobietą. Musiałem to zrobić, poświęcenie. Jestem jedynym łącznikiem pomiędzy rasą ludzi i kobiet. Nieprawda, nie masz nic w sobie z kobiety. A już ta broda twoja mnie dobija. Na to nie mam. Mam piękny głos. No, to dajesz damski głos. Nie. Dlaczego? Bo nie. Dlaczego? Bo nie. Bo nie umiesz. Umiem. No to dajesz. Ale nie teraz. Pfy, nie wierzę. Mama mówi, że jak ludzie mi nie wierzą, to mam im nie udowadniać. Było. Ojoj. Widzicie, jakie dziecko z niego? Widzicie? Ja słucham się mamy i zobaczcie, jak daleko zaszedłem. Tak. Wiesz, co mi się przypomniało? Twoja rozmowa telefoniczna. Tak, tak, słuchasz się mamy, tak, tak. Ja wszystko słyszałam. No, trochę ją zaskoczyłem. A to jej niespodziankę chciałem zrobić. Gdzie jesteś? Tam i tam. Co? Pomyślałem, że nie będę jej za matką. No, wyzywała cię od dzieci. I dobrze. Wolę być młody niż stary. Ja już jestem stara. Babcia. Przynajmniej to i owo mam jeszcze na miejscu. Ja też. Zawsze potrzebuję mieć program telewizyjny. O ty. Ej, no ja chcę te już wąsy. Mam 7 mi brakuje. Uwaga, zostało mi 5 sekund życia. Już ma te wąsy. Tak, zostało ci 3, 2, 1. Nie wywiniesz się. Nie, musimy... Odwołaj to! Nie, musimy odcinek... Odwołaj to! Idę! Będę ci miażdżyć, dopóki nie odwołasz. Dam radę. No, odwołaj. Uda mi się. Odwołaj to! Nie! Odwołaj to! Dobra, sięgam już do laptopa. Oj, to ten szpadanie. Odwołaj to. No, wszystko, co było dzisiaj powiedziane, jest prawdą. Chciałbym, że kontynuujemy wykonywanie misji. Wiesz, co ja im powiem? Co im chcesz powiedzieć? Że masz małego. No i co? Sam powiedziałeś, wszystko jest prawdą. A ty masz wąsa. Sensie, będę grać. Jeszcze pijcie przy tym. No bo ja jestem niszczycielka rozrabiaka. Pamiętasz, co było w show? Opowiedz im. Tę rzetkę zniszczyła z piciem. Dosłownie. Była ale ustawiona... opytwałem po nodze. Była ustawiona tę rzetka z 4 albo 6 paków picia. Wzięła jedno z samej góry i wywaliła wszystko na samym dole.
To się nazywa mieć talent, no. Wiengę powinnaś grać. Albo zostać zawodowym niszczycielem. Daj sobie pseudonim Buldożer. Albo... Żuraw. Czemu żuraw? W drzwi tak. Ale to najmniej do mnie pasuje. Żuraw? No. Co to za usmiej? Oszczędzę sobie komentarzy. Bo jeszcze... Ja się pojawię się tak w następnym dowiem. Odcinku na 100%. Ta, jasne. Następny odcinek zamierzam robić jutro. Jutro mówisz, że cię nie będzie. Jutro będę live streamował z pociągu. Więc możecie wbijać, oglądać. Podziwiamy razem nasz krajobraz polski, piękny, wszystkim znany. To ile ty to będziesz ciągnąć? 10 godzin? 22 godziny. Bo jeszcze będę musiał na granicy ukraińskiej czekać. Widzicie? Przejechał całą Polskę. I Ukrainę, żeby dostać się do miasta. I moje pytanie, jedno, tylko i wyłącznie jedno. Po co? Dla fejmu na YouTubie. To było oczywiste. No wiesz co, teraz mi smutno. Smutno. Zobacz, jaka smutna mina. Oglądasz jak stojący kot na pustyni. Ty drop te wąsy kreta, a nie. O. Ej, bo teraz każdy będzie myślał, że ja tak faktycznie wyglądam i dlatego się nie wskazuję. Uwaga, bo do mnie właśnie grupa nostylowa napisała. No. Pozdrawiam famkę Ohio z S1. Bardzo spoko ziomeczki. Trochę takie apaszki, Leroy Merle, baldachimy z nich. No ale spoko są. Pozdrawiam. A ja pozdrawiam wszystkich widzów i z serwera pierwszego i czwartego. A ja pozdrawiam tych z drugiego i trzeciego, bo pewnie są tacy. I zawsze ich pomijasz. O ty! Ale w sumie trochę masz rację. Ale nie chcę grać ani na drugim, ani na trzecim. Po co? Wszyscy tak myśleli i teraz nikogo tam nie ma. Ale żeby nie było, teraz odcinek jest oczywiście z serwera pierwszego. Gram magię. Tego prawdziwego, prawilnego. To widzicie mnie na serwerze pierwszym, Łukiem, serwer czwarty, gdziekolwiek indziej, podróby oszuści. Albo żeby ja. Żeby było jasne. A co, podszywasz się pode mnie? Tak. Ile razy już to zrobiłeś? No właśnie. Idź, rozumiem. O Jezu. Babciu, ty nie najlepiej spróbujesz Polinkę, ja jak coś nie tak, to będzie. A tak powiem, że ty próbowałaś. Ja siebie pani to spodziewam. Wiesz? Idealna. Dobra. Fuck! O, dobra. Kocham, dobra. No, emotki takie pisze fajne. Czemu bez buffa latasz? Bo to nie ma sensu, tylko many marnujesz. A i tak masz je na hita. My. Jak mi zawoła jeszcze raz, to chyba normalnie, nie wiem, skończę odcinek. Ja poprowadzę do końca. OBB. Słyszysz, jak się psy drą? O, akurat uciekła, serio. Co mówiłaś? Nic w uchalu. O, patrz, wąsy kreta.
Wiesz, co z nimi zrobię? Co? Wiesz, że jesteś głuchy. Nie! Jezus Maria. Ty trolu jeden. Nie spodziewałaś się tego. Nie. No i sobie poleżę. Zbierz to. Tak jak powiedziałem, mamy nadal 0 wąsów kreta, więc odcinek będziemy kontynuować, dopóki nie ukończymy tego questa. Wiesz, że jak tak walisz w klawiaturę, to to będzie słychać? Doskonale. No nie doskonale. Przecież ja będę musiała podgłośnić muzykę i mnie będzie słabo słychać, bo ja dużo ciszej mówię niż ty. To jest idealny moment na zainicjowanie ruskiego techno w tym momencie. Nie. No ci mówię. Nie. Ludzie to uwielbiają. Nie, prędzej zaśpiewam seksualne, nieżywalne, nie wiem, te ruskie techno. Seksualne, nieużywalne? Jeszcze słyszę. Jakie nieużywalne? O, został jeden wąs. Dalej, bliżej się nie da, geniuszu. Oczywiście, że się da. W okre. Widzisz? Jej! Za pierwszym razem. Zaczęło rytuał przeprowadzić. Nie! Nie! Głupek. Biegniemy. Jak tak sobie nie radzisz z tym touchpadem, to ci mogę włączyć myszkę. To żadna filozofia. Powinieneś mieć sam. Utknąłem tu. Jezus Maria. Przez ciebie ostatnio ciągle to mówię. Widać, że jesteś bardzo pobożny. No właśnie. Możesz tak nie klikać. Dobrze. Co ty chcesz ode mnie? Wszystko. Patrz. No. Wow, 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 wow. Zapomniałaś o najważniejszym. Trzeba zdjąć SP, żeby jobę wbiło. Ale to ty mną grasz teraz. Więc ty zdejmuj. No. Tak więc zawsze to zdejmujemy i gadamy z ziomeczkiem dopiero. Tylko nie wiem, co to zmieni, jak ja mam 50 utróć. Coś jest nie tak. Nie to. No kliknij 2 razy. Widzisz? No widzicie? Widzicie, kto jest mądry? On nie umie grać, ja umiem. No to by joba poszła na SP zamiast na normie. Jeszcze mam rotarz. Pfy, ja mam rotam. Ja mam rotam. Tak. A ty sapiesz w takim razie i chrapiesz. To ja idę. Wychodzę stąd. Chodź, 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 puść chodź. Mnie. Nie. Nie puść. Puść mnie. Nie. Au! O kurde. Później będzie co, nie wciekcie na ją. No szarpiesz mnie. Nie szarpie. Dobra, kochani, słuchajcie. Myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko, bo ten pan nie umie się dobrze zachowywać, to pierwsza kwestia. A druga kwestia, myślę, że to już sami wiecie po tym, ile razy babcia mnie wołała. Mamy obiad. Także tak, będziemy kończyć. Jeżeli nie wrócę, to znaczy, że Paulina go gotowała. Nieprawda. Ale dobra, słuchajcie, także kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiedz coś. No. Dobra, pożegnam się za ciebie. Cześć, Zecik. Siema. Bye.